Nie odchodźcie od wizji. Chyba, że idziecie na Klocko Grała, to możecie. Dobra. WTF! 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 Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale WTF Kloc. Kolejna środa, kolejna paczuszka. Środa, możecie być zdziwieni, mam nadzieję, że nie, ponieważ na Klocko Zaurze na początku roku zapowiedziałem, iż na tym kanale następuje zmiana i będą aż dwa odcinki tygodniowo, a nie tylko jeden, nie tylko niedzielę, więc a i środy pojawiają się tutaj odcineczki z podróbkami klocków Lego. No i dziś trafia nam się takie coś jak Blocksy. 35 pieców znajdziemy w środku, choć na obrazku widzimy jednak jakiś pojazd kosmiczny. Czemu wybrałem jego? Możecie mnie spytać, możecie być zdziwieni. Nie powinniście, on gdzieś tam dawno nie leży. Natomiast powoli, oprócz tego, że na kanale growym mamy serial Gron, tu się pojawiły spontanicznie trudne klocki, ale na bazowym kanale, czyli na Klocko Zaurze, szykujemy się do kolejnego serialu. Tak jest, Gron zapętli się z pewnym serialem na Klocko Zaurze, a mianowicie będzie to Klocko Zaur Space. Był tutaj taki kiedyś filmik, powinniście z niego wiedzieć, znać cały harmonogram filmów, ale dobra, nie o tym, bo minuta minęła, a my jeszcze o niczym nie zaczęliśmy tak naprawdę mówić konkretnym. Przejdźmy do tego zestawu, więc nie gadając więcej. Blocksy, 35 klocków. Ja za ten zestaw space'owy dałem coś chyba 3-4 maksymalnie złotych. To zawsze dobrze, w cudzysłowie, oczywiście wróży setom taka cena. Tutaj nic specjalnego nie mamy. No mamy z tyłu nawet, proszę ja was, nie, to nie są alternatywy, myślałem, to jest alternatywa, ale nie. Mamy od razu sugestię, że tak, to można recyklingować. Wow, super, że to piszą, to jest bardzo ważne na starcie. No i cóż, więcej jakichś ciekawych rzeczy tutaj nie ma, oprócz oczywiście informacji, że możemy umrzeć i w przypadku tych klocków jest to jak najbardziej oczywiście realne. Otwieramy sobie w środku, znajdujemy folikę, znajdujemy instrukcję, która nas w żaden sposób niczym nie zadziwia, aż czekam na te czasy, kiedy jakoś tak mi zęba zabolała, jak przejechałem po tym kartonie, aż mnie jakaś instrukcja czymś zaskoczy. Tak jak w Kinder Niespodziankach kiedyś była. Słaby papier, instrukcja no też nie za bystra. No też do fajnie, że mamy spis klocków, tak? Od razu możemy sprawdzić, czy czegoś nam w zestawie nie brakuje w tej folice. Od razu możemy się z tym upewnić. No i przechodzimy bezpośrednio do instrukcji. Jest to kolejny z tych zestawów, które nie posiadają cipka. I no powiem wam szczerze, że czasem to chyba lepiej. Czasem to zdecydowanie lepiej. Jeden klocek mi już upadł i... No kurde, on chyba nie był zapasowy, czekajcie, jeden taki czerwony mi upadł, no i będziemy go szukać. Co jest zadziwiające w tym secie, spójrzcie, te kołpaczki są takie cienkie jak monetki z legosków. I co my z nimi, aha, my je wciskamy tutaj, tak? Ciekawe rozwiązanie. Stricte estetyczne, tylko i wyłącznie. Co ciekawe, te kółka są plastikowe, słychać? To jest plastik, to nie jest absolutnie żadna guma, także to jest plasticzek. Co my tu... A kołpaczków też brakuje? Nie, dobra, jest. Trzeci kołpaczek. No śmiesznie, ciekawe czy to będzie dało się też... Nie, będzie się dało wyjąć, bo tu możemy to podważyć. No i cóż, mamy jeden kołpaczek gratis, czyli wow. Dobra, teraz musicie chwilę poczekać. Aha, no właśnie miałem sprawdzić, czy wejdzie drugą stronę i weszło. Jak ja to mam teraz wyciągnąć? Dobra, zaraz to wyciągnę. Reszta kloca jakość nie powala. No to na przykład jest takie cieniutkie, ale to już nie jest złe. Powiem tak, nie jest źle. Tu naciskam z całej siły i widzicie, lekko się tylko zgina, ale nie połamało się. Jakość nie jest tragiczna, to na pewno. Sprawdźmy, jak do siebie pasuje. Solidnie. To są te klocki z klocków, że ciut za mocno, można by rzec, do siebie przylegają, niż ciut za słabo, że no na pewno nam się to w rękach nie powinno rozlecieć. Natomiast oczywiście zbudujmy sobie teraz zestaw, ja sobie to speedbulduję, ale czekajcie, najpierw muszę znaleźć klocka, który zginął. Gdzie jest klocek, który zginął? Czekajcie chwilę, nie odchodźcie od wizji. Chyba, że idziecie na Klocko Grała, to możecie. Dobra. Dobra. Jestem z powrotem, mamy czwarty klocek, upewnimy się, że to nie Lego, bo mi do miasta wpadł. Nie, na studach mamy brak napisów, żebyście też wiedzieli. No i złóżmy sobie w takim razie ten zestaw, zobaczmy co z tego wyjdzie, oczywiście speed build.
Moi drodzy, mamy to. Powiem tak, pierwsze co? Znaczy mamy kupaszka gratis. Strasznie zryta instrukcja. W ogóle spójrz, no, czy to jest czarny, bo no niby patrząc, porównując ten czarny z tym czarnym, to wygląda trochę bardziej, jakby to było szare, to jest czarne, dla mnie to jest ten sam odcień. Widzieliście, jak długo się motałem z tą instrukcją, były takie momenty na przykład też, że musiałem spojrzeć na pudełko, na przykład z tymi torpedami, bo spójrzcie, w ogóle strasznie chaotyczna instrukcja, tu budujemy niby okej, okay. To w ogóle to jest to ten klocek, tak tu, to jest czarny klocek, ten. Tak jest, to jest czarny, nie szary klocek, zacznijmy od tego. No i nagle patrzcie, mamy tu instrukcję, tu początek zrobicie same torpedy i nagle tu, a że tu jest ten taki klocek, ten, no to już się domyślcie, bo spójrzcie na instrukcję, strasznie nieczytelne, miałem ogromne problemy, tam jeszcze jeden krok w ogóle okazał się, że później pominąłem przez tą nieczytelność instrukcji. Oczywiście instrukcja tak leży, że ciężko się to budowało, pewnie też to widzieliście, jak budowałem, że no. Oczywiście mógłbym to żelazkiem tu, a takim ciężarkiem przy gnieździe byłoby okej. Tak, żelazko by się przydało zdecydowanie przy tym zestawie, znaczy przy tej instrukcji. No i kurczę, dobra, no zbudowałem, dobra, ale instrukcja straszna, na szczęście wszystkie klocki były, na szczęście nie okazało się, że mamy tu jakieś całkowicie inne kolory i tak dalej, co nie jest takie oczywiste. Teraz tak, zestaw, powiem wam szczerze, nie, jest ok, jest solidny, na pewno. Spróbujmy próbę zrzutu. Jak widzicie, nie rozpadło się nic. Oczywiście playtype to nie jest, ale jest bardzo dobry. Najprostszym klockiem, który może odpaść, to są te tutaj torpedy. Przy czym dobrze, bo to są wyszczeliwane torpedy, więc no, to akurat można uznać za jakiegoś rodzaju plusik. Jeździ to ok, kółka się no w miarę kręcą, w miarę, zależy od humoru. Ale nie oszukujmy się, mam tu też dziadowski stolik. Po ręce, no dobra, nie. No dobra, nie będę was oszukiwał, nie kręcą się zawsze. Ale to koło, czekajcie, bo to w ogóle się koło... Bo to koło się w ogóle nie chce kręcić. Nie to, że... tu coś odpadło. Spróbujmy przełączyć. Tak jest. To też się ledwo kręci. I pytanie, czy to się da w jakiś sposób rozruchać, czy nie. No tu się kręci z mniejszym problemem, ale to tylnie się... No nie chcę za bardzo kręcić. Przypuszczalnie jest to wina uszkodzonych tutaj tych klocków, fabrycznie po prostu się zrobionych. Co ciekawe, mamy napis Made in China tutaj na klocku. Wow, to jest naprawdę wow, bo szczerze, to jest mega rarytasowy klocek do wszelkiego rodzaju mocy czegokolwiek. I tylko mam trochę obawy, że to może łatwo zejść. Przejedziemy potem kilka razy paznokciem, więc pozwolicie, że nie będę potem kilka razy jeździł paznokciem. Zaczepiamy sobie torpedę, więc z tymi kołami no jest różnie, tak? Natomiast zestaw naprawdę jest solidny. No tu tam akurat zły przykład dałem. W ogóle, czy ja coś znowu źle zmontowałem? Zestaw powiem tak, no poza tą instrukcją i tak dalej, zły nie jest. Klocek jest naprawdę twardy, jest naprawdę solidny. Mówię, jakość playtype to nie jest, ale nie jest to też jakość słabszych kloców. Naprawdę nie musimy się bać o to, że się będzie rozlatywał w rękach. Możemy się swobodnie, luźno bawić i nic się tu z nim raczej złego nie stanie, więc o jakość kloca nie musimy się bawić. O ile satysfakcjonuje was taka oto konstrukcja, natomiast pamiętajmy, 3 złote, no... to myślę, że możecie być naprawdę z tych klocków zadowoleni. Nie jest, mówię naprawdę, kurczę, źle, zarówno jeżeli chodzi o jakość, funkcjonalność, no wygląd, to się nie będziemy czepiać, no ale wiecie, gdyby to było w latach 80., gdybyś Lego, postawilibyśmy tu śkipka, każdy by to przyjął i dziś by wspominał to z uśmiechem na twarzy. Ten klocek rarytasowy Made in China jest fajny, no kurczę, te kółka się nie kręcą. To jest niestety minus. No i minusem też dużym jest niestety to, że no ta instrukcja wywadliwa, ale no jakoś sobie z czasem z nią poradziliśmy. Tu widzę na klocku mamy jakiegoś brudzika, no to też taki mikro minusik. Natomiast my pamiętajmy cały czas, że kosztuje to 3 zł, torpedy nam się tu rozchylają. No i cóż, przyznam się szczerze, nie jest kurczę tutaj źle. Bawić się tym można, hipka można jakiegoś innego fajnego z innych fajnej serii posadzić i naprawdę można to robić za fajny kosmiczny pojazd. No i kto wie, czy go nie wcielę do mojego serialu Klocko Zaufania Space, bo why not, skoro nie jest aż tak zły i naprawdę i jakościowo i no treściowo mogło być lepiej, że chodzi o jego wygląd, ale odcinamy się od tego trochę, bo nie mówię, nie takie głupotki Lego wypuszczało w latach 80. nawet, tego kupaka muszę zmienić i wtedy ludzie się z tego nawet cieszyli w serii Classic Space. Cóż, jeżeli Lego ma 10 temu zestawowi spokojnie, jeżeli powiedzmy wysyłał, bo coś takiego serii Creators, bo tam czasem wychodzą takie małe polibaszki właśnie z zestawami bez kipków, jeżeli tam Creators ma powiedzmy 10, jeżeli chodzi o jakość i wszystko, to temu zestawowi spokojnie 7 można dać. Jeżeli jesteście fanami Space'u i
i mówi, nawet w jakiś sposób ta konstrukcja podoba, to jakościowo was na pewno nie zawiedzie. Jest okej. Naprawdę nawet trzeba tyle siły włożyć, żeby te klocki odczepić. Mówię, kółka być może się będą kręcić z czasem lepiej, być może nie, być może da się jakoś to przygnieść, będzie działało. Natomiast 7 absolutnie zasłużona ocena i to jest bardzo dobra ocena jak na ten zestaw. Nawet nie wiem, czy 8 mu nie dał trochę, bo mówię, nie rozpada się i się trzyma to naprawdę całości, więc nie jest źle. Nawet myślę, że koło 8. 7 a 8, to w zależności teraz jak podchodzicie do samego wyglądu konstrukcji, bo jakościowo jest na pewno 8. Wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję na tym kanale. Klocki Bloks i 35 piecy kosmicznych nie zawiodły. Także jeżeli gdzieś znajdziecie takie, a one mówię 3 zł bodajże kosztowały, często tak, że tańsze są lepsze, droższe. Warto, jeżeli nie macie nic przeciwko, na takie podróbki nabyć, bo świetna gdzieś kopalnia kloca może być, czy coś, czego wam gdzieś tam kiedyś nie będzie szkoda, nawet jakby się zniszczyło. Dzięki za kolejną wspólną recenzję, oglądajcie koniecznie mnie cały czas. I w środę, i w niedzielę. Zapraszam was też na inne odcinki na tym kanale. Nadrabiajcie też stare zaległości, a nadrabiajcie też inne moje kanały. W dniu dzisiejszym bardzo dziękuję. Bye!